Wczytując się w jego biografię, możemy postawić tezę, że Kopernik nie był wybitnym astronomem, a wręcz przeciwnie, był raczej wielkim astrologiem. Ta nauka w jego czasach cieszyła się sporym powodzeniem, zainteresowaniem. Astrologią zajmowali się tej miary astronomowie, co Galileusz, Kepler czy Tycho de Brahe. Horoskopy stawiał także m.in. Jerzy Joachim Retyk, czyli jedyny uczeń Kopernika. Była to wiedza powszechna, stosowana również powszechnie i wiele osób z niej korzystało. Najlepszym przykładem jest tu papież Paweł III, któremu Kopernik zadedykował swoje dzieło o obrotach sfer niebieskich. Ten Ojciec Święty nie podejmował żadnej poważniejszej decyzji bez narady ze swoimi nadwornymi astrologami. Nauka ta cieszyła się w jego czasach powszechnym szacunkiem i zainteresowaniem. Wykładano ją praktycznie na wszystkich uniwersytetach. Uczył się jej Kopernik także na Akademii Krakowskiej, gdzie korzystał z wykładów bardzo znanych wówczas astrologów. Uczył się astrologii także na Uniwersytecie w Padwie podczas swoich studiów medycznych. To był jeden z przedmiotów wykładanych właśnie podczas nauki medycyny, kształcenia lekarzy. Oni musieli ją dogłębnie poznać, gdyż był to jeden z elementów ówczesnego leczenia. Dobry lekarz musiał nie tylko umieć postawić dobrą diagnozę, ale także postawić horoskop, na podstawie którego to leczenie się odbywało. Każda z gwiazd miała wówczas swój odpowiednik w częściach ludzkiego ciała, a więc ten związek między tym, co działo się na niebie, a w ludzkim organizmie był wtedy traktowany bardzo poważnie. Niewiele wiadomo na temat jego działalności astrologicznej, ale najprawdopodobniej jednak stawiał horoskopy, o czym może świadczyć fakt, że był zainteresowany tym obszarem wiedzy, co potwierdzają notatki, jakie uczeni znaleźli na marginesach należącej do niego księgi, czworoksiągu Klaudiusza Ptolemeusza, czyli Biblii ówczesnej astrologii. Tam te notatki zostały umieszczone w rozdziale o rodzicach. Na podstawie tych zapisków rad Ptolemeusza można było postawić horoskop dotyczący długości życia rodziców na podstawie horoskopu urodzeniowego dziecka. A więc Kopernik najprawdopodobniej chciał postawić taki horoskop swojej matce, Barbarze Kopernik z domu Wacenrode. Nie wiadomo jednak, czy ten horoskop powstał, bo i czy był prawdziwy, bo nie znamy daty śmierci matki Kopernika. Nie wiemy też, czy tą drogą nie wnikał w swoją przyszłość, chcąc dowiedzieć, co go czeka. Niemniej, jak wynika z jego horoskopów urodzeniowych, dożył wieku, które te horoskopy przewidywały. Zmarł w wieku 70 lat i 3 miesięcy. Jak już wspomniałem, nie ma bezpośrednich dowodów na to, że Kopernik był astrologiem, że stawiał horoskopy, chociaż sam fakt, że był uznanym lekarzem, może właśnie o tym świadczyć. Istnieje natomiast dowód pośredni, a mianowicie list niejakiego Jana Apelta, który z Norymbergi pisał do królewca, do księcia Albrechta Hohenzollerna, następującymi słowami. Niech wasza książęca dostojna zwróci się w ostateczności do starego kanonika we Fromborku, gdyby nie było innego. Wszystko więc wskazuje na to, że Kopernik był astrologiem, chociaż nie w tym rozumieniu naszym dzisiejszym, a mianowicie autora horoskopów, wróżb, przepowiedni. Dla niego to była astronomia, której oddawał się z pasją, chociaż w ówczesnych czasach wszystkich gwiaździarzy, jak wtedy ich określano, traktowano po równi. W takim samym stopniu byli nazywani astronomami, jak i astrologami, chociaż
chociaż sami o sobie częściej mówili jako o astrologach, gdyż był to zawód bardzo popłatny, a to miało również znaczenie dla astronomów czy astrologów, gdyż w ten sposób zarabiali pieniądze. Kopernik mógł mówić o sobie astronom, mógł nie stawiać horoskopów, a to dlatego, że jego wuj, biskup Łukasz Wassenrode, zapewnił mu byt materialny w postaci kanonikatu frumworskiego, a więc nie musiał martwić się o swoje dochody, miał pieniądze, mógł się poświęcać właśnie pracy naukowej i te swoje obserwacje nieba prowadzić. Niezależnie od tego, czy będziemy traktować Kopernika jako astrologa, czy też jako astronoma, zapisał się w tej dziedzinie wiedzy złotymi zgłoskami również, a niektórzy historycy, badacze jego biografii twierdzą nawet, że właśnie astrologia była źródłem jego heliocentryzmu. W książkach, które studiował podczas studiów zarówno w Krakowie, jak i w Padwie, mógł wyczytać właśnie informacje na temat symbolizmu solarnego. Tak zwany chaldejski porządek planet zakładał właśnie centralną rolę Słońca jako tej głównej planety, najważniejszego z ciał niebieskich, które rządzi innymi. Takie zdanie między innymi w tych książkach można znaleźć. Słońce jest najdostojniejszą planetą, więc jej wpływ jest szlachetniejszy. Ta planeta jest godniejsza, rządzi wszystkimi ruchami, kieruje nimi i mierzy. Słońce jest godniejsze od pozostałych gwiazd i planet. Właśnie na podstawie swoich obserwacji prowadzonych w Olsztynie, we Fromborku czy w innych miejscach udowodnił właśnie ten fakt centralnego położenia Słońca. No i ten heliocentryzm jest zgodny właśnie z tymi założeniami, podstawowymi założeniami astrologii. Niemniej jego dzieło również miało wpływ na astrologię. To opracowanie Księga De Revolutionibus, zawierająca tabele położenia ciał niebieskich, ułatwiała pracę astrologom, umożliwiała im bardzo precyzyjne opracowywanie horoskopów, a więc także w historii astrologii nasz Mikołaj Kopernik ma także swój udział. Chociaż nie mamy pewności, że Kopernik horoskopy stawiał, niemniej znamy na pewno trzy postawione przez astrologów jemu. Pierwszy taki horoskop został opracowany w Niemczech już w 1541 roku, następny 40 lat później. Ostatni ukazał się w 1939 roku w toruńskim piśmie Przegląd astrologiczny. W opinii stawiających je astrologów Kopernik urodził się pod szczęśliwą gwiazdą, mówiąc językiem współczesnym. 19 lutego 1473 roku w okolicach godziny 17 układ planet i gwiazd był niezwykle korzystny i po części wyjątkowy, nie zdarzający się zbyt często. Ten układ był przez nich interpretowany jako dobra gwiazda dla osoby, która może wywrzeć wielki wpływ na historię ludzkości, właśnie na życie społeczeństw i tak też się stało. Kopernik wykorzystał potencjał swojego horoskopu, stworzył dzieło, które było podstawą wielkiej rewolucji ideologicznej, społecznej, filozoficznej, na jego cześć nazwanej właśnie przewrotem kopernikańskim.